No. No to jeszcze raz test. Teraz, Jak tam ty. słychać mnie? Teraz zajebiście, no. No to gitara. Witaj, panie Szczeno, Ryszardzie, Ryśku, Dąbrowski. Co poradzę? Witam, witam. Tak. W domu leżysz, tak? Leżysz czy siedzisz? Nie widzę. Siedzę, bo przed chwilą robiłem jedzonko. A, jest może Asia w domu? Jest. A powinna Pije. być. O, jest, myślałem. Siema, siema. Właśnie chciałem, żeby się przywitała. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że tam siedzicie razem uśmiechnięci. Nie wiem, u nas tutaj pogoda jest bardzo brzydka, ale ma się to. Ty, u nas ładnie, u nas słoneczko świeci koło Warszawy tutaj, super, ciepło. No to elegancko. To jest fajna pogoda, żeby iść na spacer i nie wiem, coś tam pomyśleć na mieście, czy tam. I dzieci porobić. No, na przykład. Słuchaj, bo ja mam dla ciebie tam 24 pytania od widzów, ale jedno sobie przygotowałem od siebie i zadam je, bo ja lubię poznawać różne rzeczy od kuchni, więc zadam ci takie pytanie o ten program Chłopaki do Wzięcia, wiesz? Jak ci to, jak oni do ciebie tam trafili? Kto cię zgłosił? Sam się zgłosiłeś, czy ktoś cię polecił? Nie, to mi ogarnął mój kolega taki ode mnie z wioski. W sensie podał im mój numer telefonu, oni do mnie, jakby to ci powiedzieć, napisali SMS-a. Ja potem oddzwoniłem i tak się zaczęło. Czyli uważali się za osobę godną, ciekawą i w zasadzie udało im się to, bo masz bardzo fajne usposobienie, które po prostu twoje zachowania tam na tym programie były świetne. Naprawdę ludzie lubią to oglądać i masz jakiś tam fame, no nie? Także, a jak często oni do ciebie przyjeżdżali? To różnie, wiesz, ale przeważnie 3-4 razy w miesiącu. I to były No. cały dzień nagrywania, tak? Nie. Nie. 2 godziny, 2,5. Aha, a to No. oni przyjeżdżali tak sami od siebie, czy mówiłeś, że coś dzisiaj się będzie działo? Nie, po prostu dzwonili dzień wcześniej, pytali się, czy jestem w domu. No i co byśmy mogli nagrać? Ja mówię, nie wiem, przyjedźcie, no to co będziecie chcieli, to będziemy nagrywać, tak? No i żeśmy siadali sobie na podwórku, bo tu ciepło było, siadaliśmy na podwórku i żeśmy rozkminiali, co tam ponagrywać dobrego, no. A, czyli trochę też myśleliście, żeby to ubarwić, co zrobić, gdzie się udać i tak dalej. Aha, ile osób było w ekipie? Jednym autem przyjeżdżali, czy tam był dźwiękowiec, kamerzysta? Przeważnie przyjeżdżali dwoma autami, przeważnie były w ekipie 4 osoby. No. A kamera była jedna, czy więcej? W sensie kamerzystów. Dwie. Dwie. Potem. Znaczy kamerzysta był jeden, ale zazwyczaj dwie kamery. Dwie kamery były ustawione do tak zwanych setek No. nagrywania, pewnie wiesz o co chodzi. A to co robiliśmy, jakieś takie sceny w plenerze, no to robił to z ręki, z kamery, nie? Ja nie pytam, ile tam zarabiać, bo masz pewną jakieś klauzulę poufności, ale chciałbym się zapytać, czy to było rozliczenie po każdej ich wizycie, czy raz na miesiąc, czy raz na sezon? Po każdej wizycie. Po każdej wizycie. Na fakturę. No tak, musi być wszystko legalne. Dobra, moje pytanie się skończyło, więc jedziemy z pytaniami od widzów. Pamiętasz, była taka scena, zresztą każdy pamięta, jak odjeżdżasz na rowerze i mama krzyczy: Rysiu, oddaj rower. Ty w końcu wróciłeś na tym rowerze, oddałeś go, czy został gdzieś zgubiony? Nie, rower oddałem oczywiście. Teraz obecnie tego roweru już nie ma, bo ten rower został oddany dla chorego dzieciaczka, takiego Bartusia, wiesz, żeśmy go oddali na aukcję, nie? Za 1200 zł poszedł ten rower. Można powiedzieć, że przyczyniłem się do tego, że dziecko, które było chore na SMA, pojechał sobie za granicę, tak? I dzięki temu miał operację, wrócił, jest zdrowy, żyje. Uzbieraliśmy dla tego dzieciaczka 200, 240 coś tysięcy. No. Wow, to sporo, sporo, no. Ja No. takie akcje popieram. My ostatnio też robiliśmy akcję na pompę dla 8-letniego Michała z Chorzowa i udało się uzbierać 25 tysięcy, więc też tam charytatywnie działamy i popieramy takie akcje.
No ja bardzo chętnie, jeżeli będziesz miał tutaj Sławuś taką możliwość i ten, i jeżeli gdzieś byś na przykład na takie akcje chciał mnie zaprosić, nie ma problemu, ja od razu jadę i po prostu będę uczestniczył w takim czymś, nie? No, ja też miałem teraz mieć walkę charytatywną, ale na razie to coś ucichło. No zobaczymy, no może ktoś się odezwie jeszcze. No, ja tak samo, na akcje charytatywne to na wszystkie pojadę, nie? Na wszystkie, jakie tylko są. Nie? Ostatnio masz trochę spokój od mediów, bo tak jakby mniej się interesują tobą, możesz odpocząć od tego wszystkiego, nie? Ja, czy ja wiem? Niekoniecznie. Niekoniecznie bym powiedział, nie? Cały czas coś piszą. No, dokładnie. Mają do ciebie dokładnie dostęp, tak. Telefonu. Tak, dokładnie tak. I jeżeli zaczyna się na przykład, tak jak dziś jest piątek, to czyli piątek, sobotę, niedzielę, to mam całą zajętą i tylko trzymam telefon w ręku, odbieram i nagrywam ludziom pozdrowienia, filmiki, rozmawiam ze wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. No, powiem ci szczerze, nie jest to zbyt fajnie, ale ja już się do tego przyzwyczaiłem. Nie? Czyli po prostu twój numer jest w miarę tam gdzieś dostępny i można się z tobą skontaktować, tak? Tak, wszędzie jest dostępny. Powiem tak, mam już kilkanaście zaproszeń na urodziny, na jakieś imprezy okolicznościowe. Mam też zaproszenie jedno na wesele, ale to dopiero w lato. No i co, tak jakoś sobie próbuję radzić, nie? No to w zasadzie... A kiedy się widzimy, Sławek, u tego naszego wspaniałego gościa? Ja chcę podjechać tam w przyszłym tygodniu. I zrobimy tak, że od razu nie rzucimy cię, bo tam rozmawialiśmy wcześniej, że niby zamieszkać i tak dalej, ale myślę, żeby tą pierwszą wizytę zrobić tylko na zasadzie odwiedzin. Tak, i odwiedzin, dokładnie. I potem sobie tam wrócisz do siebie i jak chcesz, to fajnie by było, możesz też jechać z Asią, żeby coś pokazać. No Asię wezmę ze sobą, tak. No i fajnie, ale wiesz co zauważyłem, bo ja to miałem pytanie potem zadać, w którymś tam w 16 czy 20, ale zauważyłem, że odkąd z tobą rozmawiam i odkąd się z tobą kontaktuję, to ty zawsze jesteś, że tak powiem, na nogach stoisz, nic nie, no może brzydko to zabrzmi, ale nie bełkoczesz, nie upijasz się. I to jest dla mnie takie dziwne, bo jest piątek, a ty non stop, wiesz, jesteś na chodzie, no. Szczerze mówiąc, mam otwarte jedno piwo, taterkę i sobie piję piwko. Ja sam, jeżeli ten, to ja wódki nie piję. Nie? Ale właśnie to jest ciekawe, że nie doprowadzasz się do stanu snu, że tak powiem, do odcięcia. Nie, tak. Nie wiem, jak często, nie. W miesiącu czy rzadziej? Tak. Ja ci powiem tak, ale to do odcinki to wtedy jadę, gdy na przykład jadę się spotkać gdzieś ze znajomymi, spotkamy się na przykład tam, nie wiem, w pięć czy cztery osoby, no to wtedy się upiję, ale też nie do tego momentu, żebym po prostu nie wiedział, co ja robię. A jak rano masz kaca, to... Po prostu mam swój limit, tak? Wypiję trochę, czuję, że już mi wystarczy, więc tylko browarek, spokój i nie piję, nie? A na przykład rano, jak mam kaca, nie wiem, ja nie mam kaca. Ja sobie stanę gdzieś o 10, bo ja nie wstaję rano. Stanę sobie gdzieś o 10, zbiorę się, pójdę sobie do sklepu, kupię sobie browara, jednego albo dwa i to tyle. Bardzo zdrowe podejście, czyli nie zatracasz się w tym nałogu, więc to mi się podoba. No. I chciałem się jeszcze zapytać ciebie, to wódkę unikasz, tak? Znaczy, no nie piję jej zazwyczaj sam. Jeżeli już mam z kimś pić wódkę, no to musi być przynajmniej te dwie, trzy osoby, tak? A ewentualnie sam, to czasem sobie raz na jakiś czas kupię taką kolorową setkę, ale to muszę mieć najpierw na nią ochotę, nie? A tak to tylko browarek, ja tylko browarek szanuję. Super, no bo piwko jest jak rosół, nie? No tak, nawet mamo, stoi Tatra, więc stoi Tatra. I zobacz jak ja piję piwo, patrz. Nie wiem, czy mogę to pokazać, ale możesz, zakryję je. Zobacz jak ja to pokazuję. Zobacz, ja te piwo otworzyłem 2 godziny temu, zobacz jeszcze ile go jest, nie? Ja je piję po łyczku. No.
Łyczka się napije, zamykam sobie korkiem. Mam ochotę, to znowu się napije łyczka. No a powiedz mi, a mleko pijesz? Bo ten gościu, który on mówi, że on bardzo lubi mleko. Nie wiem, czy ty samo mleko pijesz też? Czy raczej do tak, kawy? Często na kaca. Zimne takie. Czyli jednak masz jakieś tam sposoby na tego, na kaca. No jak albo w nocy, jak nie wiem, pić mi się chce, to na przykład zamiast wody, to się wolę napić na przykład mleka, nie? Zimnego, nie? No. Słuchaj, bo ten Krzysiek, do którego pojedziemy, jakbyś tam zamieszkał, on na przykład czasami potrafi zabronić wychodzić z domu i wtedy się musisz, nie wiem, albo postawić, wyjść, ale czy takie zakazy to wkurwiłyby cię, jeżeli ktoś by, nie wiem, zaczął ci mówić, nie możesz wyjść do sklepu, nie, teraz nie wychodź. To takie było pytanie. Nie, ja nie jestem nerwową osobą, wiesz? Właśnie od tego rozmawiamy, to nie jesteś nerwową, nie spotkałem się, żebyś był nerwowy, ale no każdemu mogą puścić nerwy, nie? Nie, wiesz, ja zazwyczaj, jeżeli jestem u kogoś, to tak zostałem nauczony przez rodziców i w ogóle, trzeba mieć jakąś kulturę osobistą. Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo w porządku. Ja do nikogo się nie rzucam, no chyba, że muszę się bronić, no to wtedy inna bajka, nie? Ale jeżeli ktoś słownie próbuje mi coś powiedzieć, to ja staram się zawsze załagodzić sytuację, wiesz o co chodzi? No nie to, że krzyczeć, tylko załagodzić sytuację. No a jak jesteś już mocno wypity, to włącza ci się agresja, czy raczej łagodzisz? No. Nic mi się nie włącza. Ja próbuję zawsze, żeby było jak najlepiej. No ewentualnie, tak jak ci powiedziałem, jeżeli się już nie da załagodzić sytuacji i ktoś już no skoczy na mnie z łapami, no to wtedy będę się bronił. A jeżeli da się to jakoś ogarnąć, żeby było spokojnie. Ja wolę, żeby było spokojnie. No a mówiłeś, że dobrze cię wychowali i tak dalej, bo teraz twoja mama z tego co słyszałem jest w DPS-ie, tak? Odwiedzasz ją czasem? Tak. Przynajmniej raz na dwa tygodnie. To dosyć często. A on jest gdzieś tam koło Warszawki? Tak, 80 km od Warszawy. To masz dobre relacje z mamą, nie pokłóceni jesteście? Nie. Ja do mamy co drugi dzień dzwonię na telefon, na kamerę i przynajmniej raz na dwa tygodnie, na trzy staram się do niej jechać. Jak mam jakieś pieniążki, oczywiście zrobię jej też zakupy jakieś. Poustawiam jej telefon, pogadamy sobie, posiedzimy, ze trzy godziny u niej posiedzę i wracam z powrotem. A robicie jakieś ruchy, żeby odzyskać syna? Tak, w poniedziałek teraz mamy sprawę. 4 marca. To on jest pod opieką jakiejś tam placówki dla takich dzieci, czy nie, on jest teraz w rodzinie zastępczej, tymczasowej. Aha. No możesz na przykład do niego dzwonić? Dzwonić nie, ale raz w miesiącu mogę go odwiedzać, na godzinę. I dobrze się czuje tam w tej rodzinie? Ja. Wszystko ma zapewnione? Tak, dokładnie, ma bardzo dobrze. Dobra. Ma bardzo dobrze. Ja czekam teraz na to mieszkanie. Z tego, co dziś dzwoniłem, no to niby w środę, teraz w następnym tygodniu w środę mam dostać już klucze do mieszkania socjalnego. Tam oczywiście to mieszkanie jest w ogóle puste, nie ma żadnych mebli, no ale ja mebli to ja sobie gdzieś tam za darmo od kogoś pewnie. Tak. Są takie spróbuję sobie coś zrobić. Tak. To się cieszę, ja sobie poradzę. Bo w zasadzie jak już będziesz miał mieszkanie, no to tam tylko czynsz będziesz płacił, nie? Tak, tam jakieś około 500 zł miesięcznie. To na pewno taniej niż teraz, bo teraz mieszkacie w jakichś tam hostelach po 30 zł za osobę. Tak, 30 zł za osobę za dobę, nie? Mhm. A masz prawo jazdy może? Nie, niestety. A potrafisz jeździć samochodem? Tak. Potrafię. A, czyli Asterka miałem prawo jazdy. Samochód nie ma problemu. Nie tylko Asterkę. Dobra, bo mieszkałeś tam właśnie w tym domku, gdzie był piec chyba kaflowy, czy taki, wiesz, na drewno, nie? Czyli... Nie, no tam mieliśmy kuchnię, Westfalka się nazywało. No to nie mieliście pieca na drewno? Nie, to była kuchnia na drewno. No i na zimę przygotowywaliście i na lato drzewo, które, nie wiem, rąbałeś? Bo też jest takie pytanie, czy umiesz rąbać drzewo?
Tak, umie ciąć drzewo, rąbać drzewo. Ja od 16 roku życia pracowałem całe życie na budowie. Ja potrafię wszystko zrobić. Czasem się zdarzają głupie pytania. Na przykład mam, znaczy będzie kilka takich śmiesznych, więc się nie zdziw. Jeśli będzie z panem Krzyśkiem, to czy dałby radę tuszyć placki ziemniaczane oraz babkę na styl bombaski, śpiewając podczas tuszenia barkę Bożą? Możesz wiele z tych rzeczy nie rozumieć, ale czy... Pewnie, żebym dał radę. Placki ziemniaczane? Wszystko, co jest do jedzenia, to ja wszystko potrafię zrobić. A jakby łącznie trzeba, nawet z makaronem. A jakby trzeba było umyć plecy Krzysiowi, to też byś umył, czy nie? Dlaczego by nie? Pewnie. Skoro sam sobie nie może dać rady, pewnie, żebym pomógł. To żaden wstyd. Czy jadłeś kiedyś zupę chińską z parówkami? Często jem. Sam sobie robię. Ale czy wrzucałeś tam parówki, żeby ją trochę okrasić? Tak. Tak? I tak kostkę rosołową. Zdarza się. Okej. Czy zamierzasz gdzieś pojechać na wakacje w tym roku? To w zależności, jak finanse na to pozwolą. Ostatnio byłem we Władysławowie 3 tygodnie, to jeszcze jak miałem maluszka przy sobie, to byliśmy 3 tygodnie we Władysławowie, było bardzo fajnie. Nie? A jeździłeś gdzieś na wakacje poza kraj? Nie, poza kraj tylko jeździłem do pracy. No to w zasadzie... Byłem w Danii, byłem w Holandii, byłem w Anglii, że trochę byłem. To były prace budowlane, tak? Przy budowlance? Różne. Ale i budowlane, i jakieś inne. Ale zazwyczaj budowlane. A czy jesteś w stanie zrobić herbatę o 3 nad ranem dla Krzyśka? Takie mam pytanie. Ja wstaję o 2:30, także czemu by nie? To już będziesz od pół godziny na nogach, nie? No, ja wstaję bardzo rano, bo zawsze o 2 się budzę. Nie wiem czemu, ja śpię ogólnie po 4,5 godziny, po 5 godzin w nocy. Także czemu by nie, pewnie, że tak. Jest takie pytanie, czy nie zrobisz krzywdy dla Krzysia Misia, bo no, występowałeś na tych MMA i tak dalej, więc bić się potrafisz. Natomiast jak... No ale starszej osoby się nie rusza. O, bardzo fajne pytanie. Ja nawet tam powiedziałem temu gościowi, który to zadał, że super pytanie. Czy jesteś szczęśliwy w życiu? Co byś mógł zmienić, a czego żałujesz? Pozdrowienia z Krakowa. Co bym mógł zmienić, a czego żałuję? No tak, szczęśliwy to jestem pod względem takim, że jestem Zasio już 14 lat, czyli jakby to powiedzieć, szczęśliwy w jakiś sposób jestem. Co bym mógł zmienić? No przede wszystkim to, żebym miał fajną pracę, żebym miał właśnie mieszkanie, żebym normalnie zaczął funkcjonować, normalnie żyć. Pewnie dużo bym mógł pozmieniać, wiesz, i dużo by tu było mówić, nie, o tych zmianach. Ale na ogólną chwilę jest jak jest. Ja myślę, że w jakiś sposób próbuję sobie radzić. Próbuję robić wszystko tak, żeby było jak najlepiej. Ale zapewne no, zmienić to każdy by mógł w sobie coś. Ja też wiele bym mógł zmienić. Bynajmniej dążę do tego, próbuję coś zmienić. I myślę, że mi się wreszcie to uda, nie? Ale ogólnie widzę, że jesteś zadowolony i wszystko idzie ku dobremu, bo przynajmniej to nawet to mieszkanie za niedługo dostaniecie, więc same pozytywne newsy, nie? Dokładnie tak. No, a powiedz mi, jak kobietę boli ząb, to naprawdę jest w ciąży? Bo tak Asia mówiła, że boli mnie ząb, bo chyba jestem w ciąży. Nie, no to ja powiem tak. No tutaj akurat Telewizja Polsat jej dopłaciła troszeczkę pieniążków i to było reżyserowane, oni jej kazali tak powiedzieć. Ona tak by nie powiedziała nigdy. Nie, nie wiem, czy w sumie tak jest, ale pewnie tak nie jest, nie? A to miało być śmiesznie, no więc okay. Było śmiesznie. Nie? Czyli trochę tam było podkoloryzowane dla potrzeb. Nie trochę, a dużo, nawet bym powiedział. Tam niedaleko tego domku Krzysztofa jest Zodiak, to jest takie miejsce, gdzie możesz, to jest taki sklep spożywczy i też obiady tam serwują, nie? I tu jest pytanie, czy, bo to jest oddalone jakieś chyba 400 metrów, czy na te obiady to chodziłbyś z tego domku na nogach, czy jeździł rowerem? 400 metrów to tam blisko. To
lepiej nam na nogę. Mógłbym iść na pieszo, mógłbym jechać rowerem, nie ma problemu. I kolejne fajne pytanie, które na przykład mnie ciekawi. Co ty sądzisz o zakazaniu napojów energetycznych dla młodzieży? Czy to jest słuszne, czy niesłuszne? Z mojej perspektywy bardzo słuszne, dlatego gdyż po napojach energetycznych wysiada trzustka i na przykład jeżeli dzieci to piły po 3-4 takie dziennie, to tak, raz, że mogą się nabawić cukrzycy, raz może trzustka pierdyknąć. No chyba, że z umiarem, no czyli tam nie wiem, jeden dziennie, no to jeden dziennie to nikomu nie przeszkodzi. U mnie na przykład Asia bardzo tego dużo pije, też jej zabraniam, żeby tego nie piła, nie? Ale moim zdaniem tak, No bo potem, jeżeli ktoś ma 18 lat, skończone, no to sam decyduje o swoim życiu, ale dla dzieci myślę, że dobrze, że zrobili zakaz, nie? No ja już mam 18 lat, więc kupuję napoje Red Bulle jakieś. Ja też czasami kupuję, ale wiesz, ja tego staram się tego nie pić. Czasami sobie kupię Red Bullka, nie? Tylko wiesz, na przykład kawa. Teraz taki czas, jak mnie to znajdzie. Kawa też zawiera kofeinę, a kawa nie jest zakazana i dzieci mogą pić kawę, nie? To też ciekawe. No też ciekawe, tak, dokładnie, no. Też ciekawe. No i kawa też zabiera ci magnez z organizmu, zabiera potas. Zgadza się. No wypłukuje no, i potem, no potem jesteś bez... No, tak, ale to też na przykład ja dużo też czytałem w internecie na temat kawy. Na przykład kawa pomaga uszyć się przed zawałem. Robi wszystko dobre dla żołądka. Tylko też po prostu kawę trzeba pić z umiarem, jak wszystko. Jeżeli pijesz coś z umiarem, no to ci nie będzie szkodzić, a wręcz ci pomoże. Zgadza się. Wszystko z umiarem i wszystko jest dla ludzi, nie? Tylko, że trzeba znać... Tak jak i piwo. Posłuchaj mnie, Sławuś. Jak i piwo, nie? Pijesz piwo, to dzięki na przykład, jak pijesz sobie na przykład, nie wiem, tam 2-3 piwa dziennie, wieczorem, tak? To masz nerki oczyszczone z kamienia. Piwo pomaga na nerki. Bardzo mocno pomaga. No w rozsądnych dawkach jest w porządku. Nawet tam naukowcy mówili, żeby pić. Tak, dokładnie. Tylko nie namawiamy do dużych ilości, wiadomo. Tak, ale jeżeli wypijesz tam, nie wiem, siadasz sobie przed telewizorem, przypuśćmy tak jak ja. Ja siadam sobie przed telewizorem, oglądam sobie jakiś film, no i do tego filmu wypiję sobie, nie wiem, 2-3 piwa i idę spać. Więc ja po tych piwach jestem dalej trzeźwy, tak? No bo to wiadomo, no te piwa mnie nie upijają, a zarazem też pewnie pomagam swoim nerkom, bo ja nie wiem, mam 40 lat, a do dzisiejszego dnia na nerkach z kamieniami nie miałem problemu. A wolałbyś zostać w Polsce i mieć jakieś oferty, pracować, czy jakby się zdarzyła dobrze płatna praca, jako gdzieś tam na budowie pomocnik, za granicą to pojechałbyś, czy raczej już tutaj chcesz swoje... Ja ci powiem tak, gdybym nie miał tych odróbek, bo ja mam odróbki tu w Polsce, gdybym nie miał tych odróbek, to ja pewnie bym jeszcze do dzisiejszego dnia nie wrócił. Ja miałem bardzo dobre pieniądze i bardzo dobre warunki, jak byłem w Holandii 3 miesiące, nie? Bardzo mi się tam podobało, fajnie się pracowało, no ale przyszedł czas, no musiałem niestety tu wrócić, tak? Dlaczego nie? No pewnie, żebym pojechał za granicę, no wiadomo, to lepsze pieniądze, tak? Niż tutaj u nas, tak? Ale jakby nie patrzeć, no w Polsce to w Polsce, no. W Polsce to jesteś u siebie i tyle, nie? No to ile ci zostało jeszcze tak do wyczyszczenia konta w sprawie tych odróbek? Dwa lata. No. Przeleci, a w Polsce nie ma źle, tak jak mówisz, jakieś życzenia dla widzów. Ja na budowie w Polsce jestem w stanie zarobić 7000 miesięcznie, także myślę, że nie najgorzej. No dobre, to jest dobry pieniądz. Jeszcze 30 zł na godzinę przy kostce, nie? Super. Na przykład. I chyba teraz od poniedziałku właśnie pójdę już do pracy do kostki, nie? Ciepło się zrobiło, można w Polsce kłaść. Tak, wyjątkowo tego roku jest tak, że zima była bardzo słaba i już odpuściła i w zasadzie można powiedzieć, że mamy wstępną wiosnę, nie? Dokładnie. Jeszcze pytali widzowie, jakie papierosy lubisz najbardziej? Cudzesy. A, cudzesy, no tak. Ale palisz... Tego nie muszę za nie płacić. To
wiadomo, takie najlepsze, najsmaczniejsze, nie? Ale... Nie, ogólnie to palę PS-y, nie? Czerwone setki. Okej, okay, no to rozwijaliśmy tutaj wątpliwości. Widzowie jeszcze pytają, jaki masz rozmiar buta i jakiego rozmiaru ubrania nosisz, bo czasami się zdarza tak, że osoby, które mieszkają na szkolnej, dostają od widzów mnóstwo paczek za darmo, jakieś ciuchy, nowe buty. Chcieli się dowiedzieć, jaki masz rozmiar buta, jeżeli to nie jest tajemnica i... 44, a ubrania to noszę wszystkie, jakieś bluzy, koszulki, kurtki XL, a spodnie na 89, w sensie w pasie, nie? Tak, rozumiem. No to chciałbym cię zapytać o jedną rzecz jeszcze ostatnią, bo ja szukałem przed naszą rozmową dzisiejszą twojego kanału, bo powiedziałeś mi w rozmowie, że masz kanał... No i... Mam. To ja ci potem wyślę linka do swojego kanału. Ale on ma w nazwie Ryszard Szczena, czy inaczej? Tak. Ryszard Dąbrowski ogólnie. Szczena. Aha. I ile tam masz subskrypcji? No. Nie mam zielonego pojęcia, ale ja na YouTube bardzo mało wchodzę, ale gdzieś koło 700. A, i nagrywasz tam jak często? No właśnie, ja to bardziej TikTok, nie? A na YouTube, no to tam powstawiałem jakieś filmiki tylko z Asią, coś tam powrzucałem, nie? Wyślę ci potem linka, nie? Dobra, bo wiesz, zmierzam do tego, że mając kanał na YouTube i nagrywając swoje życie, YouTube płaci za reklamy, a TikTok nie płaci w ogóle, nie? Także polecam ci. No nie płaci, ja wiem. Jakbyś rozkręcił kanał, to możesz też na tym zarabiać. Ja ci powiem tak, ja jak się z tobą spotkam, to ty mi pomożesz to ogarnąć, bo ja na przykład z tego, co się dowiedziałem, to na, no, w sensie z telefonu nie da się tam czegoś zrobić. Ja nie posiadam laptopa, bo ja to tylko na telefonie, ale słyszałem, że da się i z telefonu zrobić, tylko że ja po prostu tego nie umiem zrobić. Dobra, jak się spotkamy, siądziemy, wszystko ci wytłumaczę, jak to wszystko działa i na czym można troszkę zarobić, nie? No. No i spoko, fajnie. Dobra, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bo w zasadzie gadamy już pół godziny, ale dowiedzieliśmy się sporo fajnych rzeczy o tobie i ja już nie mam więcej pytań. Fajnego dnia ci życzę. Ja tobie też, Sławuś. No. No i co, no jakiegoś spacerku, nie wiem, czy sam pójdziesz, czy z Asią? Z Asią, no jak sam. Asia się właśnie już tutaj szykuje do wyjścia. O kurde, to chyba do jakiejś restauracji, że się tak pięknie, nie? Nie, no idziemy się przejść po prostu po chodzie. Na łono natury. No. Dobra, Rysiu, bardzo cię pozdrawiamy serdecznie. Ty ja was też. Też nas pozdrawiasz miło, dobra. To pozdrowienia dla Mlecznego Człowieka od Rysika i widzimy się. Pozdro serdeczne. I przede wszystkim co, wyślę ci zaraz... do mnie tego linka, nie? Dobra, dziękuję ci. No. Miłego dnia życzymy. Do usłyszenia. Heja, heja. Pa, pa. Pozdro, hej.